Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Palworld i witam was z pałą w ręku i z Pokemonem u boku. Nie no, żarcik, kosmonaucik oczywiście. Ruszamy na dalszą przygodę, mimo iż Palworld jest tak naprawdę grą, jakby to powiedzieć, dosyć ciekawą, to ogląda się mega kiepsko. Mega kiepsko się ogląda, moi drodzy. Halo, co ty robisz? Panie Roshour. Chodź mój Pokemonie, w Foxparksie atakuj go. Dawno chyba za dobrze mu się przez prosty nos oddycha. I widzę, że Dead Dream pokonał naszego Roshroa. Dobrze, wracaj. Idziemy do bazy. Skończyły nam się Pokebole, więc nawet nic zbytnio sobie tutaj nie porobimy. Ale to też nie jest problem. To też nie jest, moi drodzy, problem w żadnym aspekcie. Co tu się w ogóle dzieje? Czy wy żyjecie, czy nie żyjecie? Wy nadal widzę tutaj troszeczkę, no z wami jest słabo, mam wam mówić więcej. Dobra, zbierzmy sobie kolejne ajnoty. Ja mam jakiś level do wykorzystania, coś tam niby jest. Melpaka Saddle. Będziemy mieć Mounta, dobra, bierzemy to. Bierzemy to i spróbujmy sobie to zrobić. Selective Type. Melpaka Saddle, nawet mamy to do zrobienia, fajnie. Start Production. To już będzie kolejny Pokémon, z którym będziemy sobie podróżować. Nie wiem, czy to dobrze? Zobaczymy. Dobra, te Eikthidire sobie oczywiście pozostawimy. Niech one tutaj będą. No i co? Melpakę na pewno weźmiemy. Jeżeli będziemy na niej jeździć, to oczywiście chciałbym ją mieć non-stop przy sobie. Okej, widzę, że sobie tam wateringuje. Zobaczymy, czy oni teraz poradzą sobie z wejściem na górę. To mnie bardzo, bardzo interesuje. Mega mnie to interesuje. No i myślę, że również dzisiaj pójdziemy sobie zapolować na te wodne stworki, żeby zrobić im już ten hot spring. Właśnie po to, żeby mogły sobie na luzie tutaj odpoczywać te nasze stworeczki. Być może jeszcze im bardziej zautomatyzujemy co po niektóre rzeczy. To się też okaże. Dobra, mamy Melpaka Saddle. Więc tak, ogólnie będę chciał sobie ją tutaj wziąć. I mamy raid. No, chcę usiąść. Czemu nie mogę usiąść? O, mogę usiąść, dobra, mamy Mounta. Świetnie. Mamy Mounta, ale to jest świetne. Anzi, przestań kłuc tam, gdzie nie powinieneś. Masz hotspot, w którym możesz pracować i ty tego nie robisz. Ty tego, cholero, nie robisz. Jeżdżę na alpace, zarąbiście. Mogę atakować? Wow, mogę atakować. Air Cannon. Wow, genialne. Fluffy Tackle. Więc wszystko możemy tak naprawdę używać z jego umiejętności. No to jest genialne. To jest genialne. Co prawda, no wtedy rezygnujemy całkowicie z pomocnego stworka. Rozumiem tak, że po prostu robimy sobie po prostu tak naprawdę zamiankę pod tym względem. Dobra, dismount. Alpaka, wracaj. Do przemieszczania się jak najbardziej fajne. Ale i tak musimy, no myślę, że w ogóle jest baza do wymiany. Ta baza jest definitywnie do wymiany. Takie mam wrażenie. I to sleeping tutaj. Nie wiem czemu. Nie ogarniają to, że na piętrze mają domki. To troszeczkę smutne. Troszeczkę smutne. Ale myślę, że to nie jest problem, po prostu im to zniszczymy i wybudujemy od nowa. Bo one też przez to sanity tracą. No i świetnie, nie mam jeszcze miejsca. No i teraz będę tak szedł, jak nie powiem kto. Nie? Nie możesz? Nie możesz. Jeszcze nawet nie to wziąłem. O Jezu, nie chciałem tego. Old Council. Old Council. Wejdź. I musimy im zrobić tutaj właśnie domki mieszkalne, bo one mają z tym problem. Mają, to widać, słychać i czuć. Ja mogę na przykład zdropować coś. Drop. Mogę. Roshroar Pork. To jest jeszcze ciężkie. Ajnoty to nie są ciężkie. No trochę są. A, mogę przynajmniej już chodzić jak człowiek.
Mogę przynajmniej chodzić jak człowiek. Dobra, więc tak, na pewno będę sobie chciał zacząć te schodki. Też w ogóle w ten sposób nadal sobie zrobimy, jak było do tej pory. I myślę, że będzie spoko loko. Spoko loko tutaj właśnie jak było. Okej, zróbmy sobie wooden roof, który również był tutaj. Tylko widzę, że znów coś nam chyba podrosło. Znów nam tutaj coś podrosło i jest problematyczne. Nasze łóżko oczywiście sobie przeniesiemy, bo nasze łóżko też tutaj nie może być z tego, co widzicie. Znaczy, może być oczywiście, tylko chodzi o to, że skoro ja mogę chodzić po schodach, to lepiej to przeznaczyć na domki dla naszych bebzików. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Build continuously. W ogóle to ja bym sobie... Nie chciałem tego robić. Nie mogę ich schować, okej. Idź sobie tam. Probopal. To nie problem. Kolejne łóżko tu. Tutaj. Tutaj. Tu to otworzyć. I tak, tu też również chciałbym zrobić do końca... chciałbym do końca zrobić właśnie przejście. Tu do końca chciałbym zrobić przejście, żeby było elegancko. Tego co widzę, to tam robiliśmy to w ten sposób. Dobra, już wiem. Nie krzyczcie na mnie, już wszystko wiem. Krzyściusieńko wiemy. Wooden wall. Standardowo to ma być tak jak jest tu. Ja się palę? No, oczywiście, że tak. Ja sobie tutaj buduję, fajnie. Fajno. W ogóle na razie zróbmy wszystko w ścianie. Tak wiecie, bez niczego. Tutaj jest jakiś budynek, nie budynek, tutaj jest jakieś rzeczko. Jakiś useless dla nas. Tylko teraz z tego co widzę, to popierdzieliłem dużo rzeczy. Dobra, Reaper Bench też jest na razie niepotrzebny. Zróbmy im tutaj te łóżka, w tym miejscu. Bo ja cały czas kombinuję. I nic z tego nie wychodzi. A tu będą miały takie swój kącik, no nie? Tu będzie dobrze. Tyk. Kolejny. Ale nie tak. O, tam sobie buduję. Fajno. Tu już mamy 5 z głowy, no jeszcze 2. I tu jeszcze jedno. Elegancja, Francja, gotowe. Dobra, to musimy skancelować. Hold cancel. Musimy to drzewo rozwalić. Ja dam radę je rozwalić stąd? Oczywiście, że nie. Dopiero jak się spieprzyłem, dopiero je rozwaliłem. No zniszczcie. Dziękuję. Nasze stworki są głodne niestety. Dobra, ale sobie coś tam jedzą. Jest dobrze. Zróbmy tą ścianę do końca. Bo nam to już nie przeszkadzało w ten sposób. Nie wiem w ogóle, wiecie co, to przekręcił. Wiem, że jak kombinuję koń pod górę. Ale ja taki jestem. Ja taki jestem, że lubię kombinować. Ja mega lubię kombinować. Tak, tu nadal to drzewo nam przeszkadza, to również się do niego przejdziemy. I zniszczmy je do końca. I będzie po problemie. Chociaż mówię, no najlepiej to by było w ogóle się stąd przenieść.
Rozum mamy przesadzony niestety, ale udźwig. To dużo. To mega dużo mam już ten udźwig przewalony. To dużo nie waży. Monetki dużo ważą? Monetki nic nie ważą. 24 kilo. 228 kilo. Dobra, pozbądźmy się na razie tego. Jeden, sześć, 10 kilo jajo waży, okej. To by wiele wyjaśniało. To by wiele wyjaśniało. Gdzie to może być taka nasza pierwsza baza w sumie, taka, no, przy spawnie dosyć blisko. Na pewno następne nasze bazy już nie będą na żadnej górce, bo widzę, że to jest dosyć irytujące. Niepraktyczne. Irytujące i niepraktyczne. Dobra, wooden roof. I zrób ty mi to tutaj. Ale chcę, żebyśmy to zrotatowali. O, właśnie. Rotate. To ma być tu. Tu ma być jeszcze jeden roof. Spoko. Tu w ogóle sobie wszystkie workbench'e może byśmy przenieśli, czy nie? Teraz nawet nie wiem. Require handworking. Dobra, zróbmy sobie tutaj. Infrastruktura, to nie to. Production, o. Primitive workbench. Niech on sobie tutaj będzie. Primitive workbench niech będzie tutaj. Reaper bench niech będzie obok. On się chyba nawet zastępował, czy nie? Niestety nie, a szkoda. Pal Gear Workbench. Potrzebujemy klofa, ale to też nie jest problem, bo to wszystko jest, jakby nie patrzeć, tutaj. Timeout 1. Wow, ale mnie teraz to walnęło. Dobra, nasze bębziki widzę wracają do pracy, to też dobrze. Jak ja chodzę, jak nie wiem co. O Jezu. O Jezu. Transporting. Cały czas. Szybciej, szybciej. Czemu chodzę jak ślimak? Jestem ślimakiem. Chodzę, znaczy wyprzedzam tak jak ciężarówki na autostradzie. I wam w oko, jeżeli jakiś tutaj kierowca to ogląda i wyprzedza tak samo na autostradzie, to kij ci w oko, spadaj stąd. Może jestem chamem, ale jak zaczniecie jeździć co po niektórzy, to zrozumiecie, dlaczego jestem taki wściekły na te osoby. Dobra, zróbmy tutaj storage, wooden chest. Można zrobić tego więcej. Mogę zrobić continuously. O, i elegancko. Oj, niuchno. Ile mamy miejsca? 124 kilo, teraz możemy wszystko pozabierać stamtąd, to wyrzuciliśmy. Bardzo przyjemnie. Co ty robisz, Halo? Nie wiem, co ona zaczęła robić, ale coś zaczęła. Dobra, i myślę, że to już jest czas, żeby zostawić przedmioty. Tutaj miało być co innego i wyszło jak zwykle co innego. W ogóle... A, wzięły te... tapki, to dobrze. To bardzo dobrze. Hot Spring. No brakuje mi trzech polfluców. Shoddy Bed. To sobie postawię na górze. Stawię sobie to na górze, żeby to nie przeszkadzało w ten sposób. Wiecie, to łóżko mogę mieć gdzieś sobie tu. Nie musi to być przecież od razu przy nich. Nie będę miał święty spokój. Możemy zamknąć. No i tak jak pomówiłem na początku, musimy z pewnością tak. Ogarnąć trochę pokebali. 11 może być. Mi się coś psuje. No trochę mi się psuje, tylko nie mam klofa do naprawy. To też nie jest problem.
To też nie jest żaden problem. Jedzonko na razie niech będzie tutaj, gdzie było. No nie przeszkadza mi w sumie, że on tutaj jest. Owoce tutaj są, jajeczka, jakieś tam wet seeds. No to też może tu zostać 13. No to też zostawimy. A jak tu? 135 wystarczy na luzie. I na maksa 143. Niech ten Fox Park tam sobie pracuje. Dobra, jajka na razie zostawimy tutaj, bo tych jajek mamy sporo. Nie oszukujmy się, tych jajek jest dużo. Nie wiem w sumie, czemu ich jest aż tyle. Czy mamy jakiś inkubator do tego? Dobra, to niech będą kamienie. Tu niech będzie drewno. A tu niech będzie na przykład fiber. No i fajnie. A resztę sobie ogarniemy stąd. Pewnie tutaj też drewno jest, fiber też jest. Ile monet? 2700, wow. Dobra, jajka tutaj zostawiamy. Mamy 5 jaj. Bez jaj. Tutaj ten Precious Club, Ruby, jakieś tam tropikale, to też jest niepotrzebne. Skill Fruit też nie jest potrzebny. Ice organy są potrzebne, tak samo te Fire organy. Electric organy również. Venomous Gland na razie nie. Tylko gdzie ty patrzysz? A widzicie, popierdzieliłem. Miało być na odwrót. Miało być na odwrót. To ma być tu, tu. To też można wsadzić tutaj. Black Brick. Takie rzeczy jak to ma siedzieć tutaj. Ice organ. A tutaj taka klasyka typu jakieś tam. Bo to też nie tutaj. Wąsy. Ore. To tutaj miało być. Gunpowder. Venomous Gland. Wool. Takie podstawowe rzeczorki. Ja w sumie to też mogę tutaj powsadzać. W sumie to też mogę tutaj powsadzać. Dobra. Widzę, że nikt nie chce się tym zająć. A szkoda. Chcę sam to zacząć robić. Ma ktoś z moich poków na przykład handworking? Czy ty masz? Masz chyba. Kraftujesz. No i fajnie. Bardzo mi się to przyda. To zniszczmy. To zniszczymy. Tu nam troszeczkę drewna też przybyło. Dobra. Więc tak, dalszy plan na dzisiaj oczywiście będzie polowanie na niebieskie stworki. I myślę, że sobie już zaraz wyruszymy tam. Fiber trzeba też zostawić. Takie rzeczy jak to też nie jest potrzebne. Bo mogliśmy coś zjeść. Mashiro widzę, że jest głodna. Porki też. I to akurat 5 jedzonka dostanie. Weźmiemy sobie stąd troszeczkę. 30 starczy. Skraftowałaś, koleżanko, skraftowałaś. Myślę, że jeszcze byśmy mogli sobie zrobić tego więcej. Oczywiście, że tak. No dobra, zróbmy troszeczkę klofa. Z 5 sztuk. Kraftujesz? Kraftujesz. 12 poziom. Co nam doszło w 12 poziomie? Meat Cleaver. Tenzi Assault Rifle. Aether Saddle. To by się przydało do wzięcia. Postman Set. To jest niepotrzebne. Ogólnie to tak. Wziąłbym to. To. I może to? No dawaj, Met Clever, Deer i Belt Armor. Ja mogę coś z tego zrobić. Zobaczmy, czy ja mogę to zrobić. Mogę. Dobra, ty to rób. Tutaj potrzebujemy więcej, niestety, sztabek, które ja troszeczkę przepierdzieliłem. Ale to w sumie nie szkodzi.
Możemy sobie pójść i to poogarniać. Małpo! Czy ty musisz być taka głupia? Rozumiem, że jesteś małpą. To wszystko wyjaśnia. Ale czy ty nie możesz tutaj pracować? Czy to jest dla ciebie problem? Znaczy, problem to na pewno. Ale aż taki wielki? Dobra, to jest chyba or. Zaraz sobie jeszcze zrobimy może ten Eikthir Saddle. Byście staminę musiałem zwalić. Wtedy Lamyż bym nie potrzebował, mógłbym jeździć na jeleniu. Nie wiem, czy nie byłoby to lepsze. Dobra, Dream Chasera sobie oczywiście ściągniemy. Ona i tak tutaj będzie, i tak tu będzie. Kilogramy nam rosną, non-stop. Dobra, odpocznij trochę. Myślę, że... moglibyśmy również niedługo chyba strzelęczować tego bossa, którego mamy tutaj w prawym górnym rogu. Challenge the boss at Ryan Syndicate Tower. To jest ten pierwszy. Byśmy mogli po prostu spróbować nawet. Nie wiem, czego się spodziewać, troszeczkę się boję. Trochę się cykam. Trochę się cykam. Dobra, mamy full inventory niestety. Też chcę jak najszybciej się tu dostać. Dobra. Więcej proszę. Mogę swoją na przykład tutaj wrzucić? Fox Parks, dajesz. Elegancko. Ty masz cookingować. Ty masz cookingować. Czy ty mi zrobisz tego Matt Cleavera? Oczywiście, że nie. Chcę mieć tasak do mięsa. Kurczę, to śmieszna jest ta owieczka. Owieczka to jest owieczka, nie wiem, no. Troszeczkę mi... nie Garlinga, Boże. Tego duszka takiego z Pokémonu przypomina. Dobra. Mamy to. Matt Clever. Atak 25. A to co? Knife for Butchering Pulse. What? Czemu to tak działa? To jest dupne. To jest do ciechania palców. To jest do ciechania palców, moi drodzy. Rozumiem, że... zrobimy to w ten sposób. I Foxpark, to nie to. Jesteś lepszy w tym. Ty masz gotować. No dobra, no niestety rozpartoliłem w takim razie troszeczkę tych sztabek. Nie jestem z tego zadowolony. No ale cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. 9, jeszcze jedna. Hungry. Czemu ty jesteś hungry? Nie rozumiem. Nakarm. Czemu ty jesteś głodna? Czemu ty nie potrafisz sobie wyjść i wziąć się zamka? Lift. Nie rozumiem. Czemu to coś jest głodne, to nie mam pojęcia. Mamy 3. Wiem, że to jest nowa broń. Kurczę, to nie była nowa broń. Dobra, mamy ten Eikthir Saddle. Myślę, że sobie wezmę swojego Poxa do kraftowania. Będzie troszeczkę szybciej.
bo to troszeczkę może też zająć. Lambo, czy ty masz crafting? Masz crafting. No work available in immediate vicinity? Co? Nie rozumiem trochę, ale okej. Czy to o to chodzi, że jak ty masz tutaj tą, to nie możesz? Nie. Nie rozumiem. Pracuj. A małpa znów wali kurwa w drzewo. Boże, miałem je przeklinać. Małpo, czy ty jesteś upośledzona? Czy cię mogę walnąć w tym pustym łbie? Że to nie tylko ty to robisz. Bon! Dostaw te kurde drzewa. Głupia małpo. Pomóż ci, proszę bardzo. No nie, one sobie po prostu w kulki lecą, naprawdę. Dostaw to. Nie rozumiem tego. Czemu one ruszają drzewa, jak mają specjalną miejscówkę do tego? Co ci to przeszkadza? Logging się zacina. O jest. Nie rozumiem. Jeżeli to tak wygląda na dalszych warstwach, to może być ciężko. To może być mega ciężko. Zrobiłaś? Nawet połowy jeszcze nie ma. Shit happens. Dobra, napraw mi to. Napraw mi to, napraw mi to. To też możesz naprawić, pałkę też. Wiem, że możemy zrobić też ten lepszy łuk. Three shot bow. Zróbmy sobie to. Widziałem, że owieczka szła tutaj teoretycznie zrobić. Nie wiem, czemu ona przestała tutaj iść. No ty masz crafting. No i craftuję faktycznie. Jakieś problemy mamy z komunikacją. Ten free shot bow. Mam nadzieję, że da się strzelać też pojedynczo. Bo jeżeli tylko potrójnie, to będzie problem. To będzie mega problem. Będę musiał blisko podchodzić, żeby cokolwiek zadać. Ale taki potrójny strzał i na przykład potrójny headshot, no to też może być ciekawe. The Dreamer, już ci pomagam. Może nawet owca ci pomoże, chociaż wątpię, ona jest wredna. Dziękuję. Tylko settings to nie to. Lift. No i teraz w jednej chwili jednak chciała. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. O Jezu, dlaczego masz takie czarne oczy? Co ci się dzieje? Ona jest demonem. Zobaczcie, demoniczna nasza istota. W sensie demoniczna koleżanka. Mogę też zrobić cloth outfit. Pracuj. Owca robi tam. My kończymy to. Zobaczymy, które wdzianko jest lepsze. Opa. Weźmy to. No i rewie mody. Które wdzianko lepsze? To? Czy może jednak? To. Cloth outfit? Cloth outfit. Ja zrobiłem kurwa dwa razy cloth outfit. Miałem zrobić tundra outfit. Ej, ale coś mi tu się nie podoba. Ja teraz brałem... Pelt armor. Shiro, pelt. Ty miałeś wziąć pelt armor. Czemu ja go nie mogłem zrobić? Tego nie wiem. No trudno. Trudno. Dobra, mamy settle. Więc bez zbędnego tutaj gadania. No niestety, zmarnowałem troszeczkę surowca. Mówi się trudno. Mamy three shot bow. Też ciekawe. Myślę, że ten zwykły sobie zostawimy na razie.
Ten pojedynczy sobie zostawimy na razie, bo to jest i tak teścik. No i zobaczymy, jak to strzela. 1 na 5. Zostawmy sobie melapakę, bo melapaka nam się teraz nie przyda. Bierzemy sobie oczywiście Egdira. 8429. Ten jest lepszy. Ten jest lepszy. No i co? Lecimy w podróż. Ride. Wow. Ale mamy mounta. Elegancko. Elegancko. Lecimy na fast travel. Wiecie co? No spróbujmy ten syndykat. Co by to nie był odcinek, który was zanudzi w jakikolwiek sposób. Nie wiem, co tu się wydarzy. Nie wiem, czy ktoś nam zginie. Nie mam zielonego pojęcia, powiem osobiście. Więc mam nadzieję, że nam się uda. No ale wiadomo. Pokemonami nigdy nic nie wiadomo. Masło maślane. Rain Syndicate Tower. Idziemy na bossa. Join boss battle. Próbujemy. Zoe, Griswold. Zoe and Griswold. Kurczę, to jest wyrąbane w kosmos. Dobra, próbujemy. O, fuck. Fuck. Nie widzę nic. Dismount. Wracaj. Au. Ubie. Tutaj. Leć. Ta gra jest genialna, naprawdę. Ta gra jest genialna. Tutaj. Au. Wracaj. IP. Wracaj. Wracaj. O, zabolało. O nie, Foxpack został. Dobra, odpocznij chwilę, przyjacielu. Au. Nie. Dobrze. Au! 37 kp! Dlaczego tego nie wygram? No niestety. Defeat. Szkoda. Ale moi drodzy, to jest wyjebane w kosmos!
Naprawdę, to ta gierka jest po prostu elegancka. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyli. Tak, wszyscy przeżyli. Wszyscy. To jest po prostu wyjebane, naprawdę. Ja naprawdę nie pamiętam gry, w której się tak jarałem. Mam nadzieję, że mogę zyskać wipunek, bo trochę byłoby słabo to wszystko potracić. Jesteśmy jeszcze za słabi. Gdybym wziął więcej strzał, być może by mi się udało. Być może, bo... Bo faktycznie te strzały robią robotę. Tak, jest nasz ekwipunek. O tyle dobrze. Że nie tracimy tego, co tutaj zostało. No ale było to ciężkie, naprawdę ciężkie. Taki pójdę wszystko. Było naprawdę ciężkie. Ale to eleganckie, totalnie eleganckie. Jeszcze jesteśmy niestety za słabi na to wszystko. Mamy naszego stworka, potworka. O, wilku, mowa i nawet tych panów, które potrzebujemy. Agresywny, agresywny. Atakuj go. Musisz wbić więcej ekspów, żeby ich zaatakować. Zrobiłeś? Zaatakuj też te Fox Parksy. Mimo iż one sobie tam śpią. Wymordowałeś swoich kolegów? Wymordowałeś, dobrze. Wymordowałeś to dobrze. Dobra, ile mamy w tych palfluców? Jeszcze jednego nam chyba brakuje. Niestety. Jeszcze jednego brakuje, więc oczywiście weźmy sobie tego ekwira. Kombat! Masz tyle HP już. To co, ja strasznie mam problemy z tym, żeby poogarniać ich moveset, który mają. To jest prawdziwy kidziuś. Bo raczej sobie z nim poradzisz, prawda? Raczej tak. Mamy cię. Dobra, Tombat. Mamy kolejnego poksa. Fajnie. Orocrates, kolejny jakiś nowy. Ja użyłem lepszego pokobola, kurwa mać. No to już to tak. Procent. No kurczę, szkoda. Szkoda, że użyłem tego Foxa. Nie widziałem, że to użyłem. Kolejne. Chodź tu, chodź tu. Jestem 2%. Mamy cię. Zapię tego Tombata. Kurde, on jest mocny. Niech ma dużo defa. Uuu, ale mi przypieprzył. Niby kiciuś, ale kolorowy. Dobrze. 17, 38%. Uuu. To faktycznie, jesteś troszeczkę... 43. Mamy cię. I w nocy stworki też wychodzą inne.
W ogóle, jakie my teraz zapaliśmy ze stworki, to nawet nie wiem. W sensie, jaka płeć. Armor is damaged, niestety. To było akurat świadome. Akurat było normalnym. Orocrates, czym ty jesteś? Ty jesteś jakimś dziwnym stworem. Pseudosowa. Was jeszcze nie ma. 55 pewnie się uwolni. Może i nie? Jednak. Teraz się raczej nie uwolnisz. Tylko Dream... Dead Dream oczywiście walcie na pyłkę. To jest będą gland z nich. Dobra, i myślę, że to jest już dobry czas, żeby się stąd ewakuować. Nie, zepsułem. Style klawiszologii, że człowiekowi się naprawdę to pieprzy. Osobiście mi się to pieprzy. Wow, fajne. Chiki-piki mi nie jest potrzebne. Katowliwe również nie. W ogóle warto byłoby zobaczyć, jaki bonus daje otrzymanie tych 5 stworków. Złapanie tych 5 stworków. Okej. Okay. Grimisów też mam dość, aż po dziurki w nosie, naprawdę, totalnie. Jeden penguet. Dobra. Jak dają, to biorę. Dobra, mamy polflucy, więc możemy się teraz teleportować już do naszej hacjendy. Kurde, kolejne dwa. Atakować. Ox Parks. Jak ty to mógłbyś spieprzyć? Wiesz ty co? Takie nadzieje w tobie miałem. Dobra, zdążymy jeszcze w tym odcinku? Chyba zdążymy. Do bazy, zróbmy im kąpielisko. Hot spring, no w końcu. A teraz pytanie gdzie? Tu? No gdzieś tu może być. Budujemy, moi drodzy, budujemy. Wszyscy, kto potrafi budować, ten niech buduje. I wypadałoby też znaleźć drugą miejscówkę na bazę. I tam widzę fajnego stworka. Kurde, dinosaur. Zrobiłbym to. Jakbyśmy go złapali. Jak myślicie? Complete. Kurde, no korci. On ma 16 poziom. To jest dosyć spory stworek. Gdzie co ja sobie zmienię tylko i wyłącznie armor. I spróbujemy. Dobrze, że zrobiłem te dwa. Znaczy, no nie dobrze, ale no jest to jest. Trzeba korzystać, nie? Ops. Oxpark załatwi roboty. Coś mi się wydaje. Dino! O ile nie zginiemy przy nim, bo to też tak może być. Wygląda na silnego. Wygląda na bardzo silnego, bym powiedział. Wiedzmy sobie przy tętni. Nawet dwa są. Dwie samiczki. Nie wiem, czy chcę atakować dwie samice naraz. Nie wiem, czy one nie będą agresywne potem we dwie. Was. Podejdźmy od nich. O, Foxpark troszeczkę oberwał. Chodź, dinosaur.
Wow! Jeszcze się ta katapida musiała tutaj pierdzielić. Wow! Ale mi nastukał! Ale mi nastukał! Ojejku! To było mocne. Dobra, moi drodzy, no niestety nie udało nam się. A szkoda, bo myślałem, że jednak tego nowego poka jakoś sobie zyskamy. No i się mówi trudno. Raczej one się już zdespawnowały niestety. No musimy sobie lepszy set ustawić, bo jednak, no to jest jeszcze za mało. To jest jeszcze za mało, pewnie są jakieś tutaj poksy, które by tankowały to wszystko. I być może właśnie to jest problemem, że ja tego nie wykorzystuję tak jak powinienem. Chociaż on ma mało HP, jest HP jeszcze, nie zrespił się. Może i byśmy nawet mogli to zrobić jeszcze raz. Kurczę, no nie wiem, mam nadzieję. Mam nadzieję. Może nam się uda. Bo ja mam tylko i wyłącznie dwie sfery. Kurde, no byłoby słabo, gdybyśmy jednak go pokonali. I potem dupa taka by wyszła, nie? Tu miałem Hugi Fire. Czemu ja tego nie użyłem? Czemu ja użyłem Hugi Fire? Jeszcze 7%, no nie ma szans. Nie mam boksów już. No trudno. No trudno, no niestety, nie miałem boksów, ale pokonaliśmy dziada przynajmniej. Jest jakiś to profit. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sam nie wiem, gram do was Shira. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Palworlds. Trzymajcie się. Hej, hej.